Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego twierdzi, że wojna jest nieunikniona i nasze pokolenie będzie musiało za chwilę stanąć z bronią w ręku, aby bronić państwa. No pytanie tylko, czy da się bronić czegoś, co jeszcze, jak kilka lat temu twierdził Radosław Sikorski, istnieje tylko teoretycznie. Politycy robią wiele, aby więzi pomiędzy narodem a państwem zostały zerwane. Gdybym był wrogiem Polski, zalecałbym nierobienie niczego więcej niż to, co widzimy dziś na własne oczy. W tym napiętym czasie istnieją dwie skrajne, radykalne wręcz i tak samo szkodliwe postawy. Jedna to postawa życzeniowa, która tworzy iluzję świata bez wojen, nakazująca rozbrajanie państw. Jej wyrazicielem zdaje się być papież Franciszek. No i druga, która mówi, że wojsko jest po to, aby prowadzić wojnę. Otóż dziś postaram się udowodnić, że jest zupełnie po coś innego. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś więcej o ideach, które dotyczą nas wszystkich, ciebie i mnie, i mogą przynieść nam zgubę. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Zachęcam do lajkowania, komentowania, przesyłania tego programu dalej za pomocą linka w SMS-ach, komunikatorach czy mailach. To wszystko wpływa na wzrost wyświetleń i omijanie nieprzychylnego nam algorytmu o wiadomej prowieniencji. A wszystko, co tutaj się dzieje, jest możliwe tylko dzięki Wam. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez Was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. I nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was przegrać tej wojny. Wygramy ją. Wrócimy i będziemy nadal budować Polskę. Ale coś się musi wydarzyć. Autorem tych słów jest szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła. Wypowiedział je podczas wykładu inauguracyjnego kolejny rok akademicki na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Najpierw więc uściślimy, cóż to jest za funkcja, cóż to za figura, szef Sztabu Generalnego. Ta wiedza pomoże nam zrozumieć pozycję człowieka, który ją piastuje, ergo ukaże wagę słów. Bo czym innym jest przecież, gdy tak poważne ostrzeżenie kieruje do nas stryj Mietek na imieninach u ciotki Luśki, no a czym innym jest przemowa inauguracyjna na uczelni wyższej, gdzie wiedzę zdobywają młodzi adepci konkretnego zawodu, kierowana do tychże właśnie ludzi, którzy mają się zająć sztuką wojenną. Otóż do zakresu działań szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy dowodzenie siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, planowanie organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia siłami zbrojnymi, planowanie i organizowanie mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia sił zbrojnych, przygotowanie i wyszkolenie sił zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami państwa, określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej i szkoleniowej sił zbrojnych, zapewnienie utrzymania w siłach zbrojnych gotowości mobilizacyjnej i bojowej, programowanie wieloletniego rozwoju sił zbrojnych, programowanie rzeczowo-finansowe w siłach zbrojnych oraz udział w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych, planowanie i koordynowanie systemu logistycznego sił zbrojnych, reprezentowanie sił zbrojnych w kolegialnych, najwyższych organach wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, doradzanie ministrowi obrony narodowej, sekretarzom stanu oraz podsekretarzom stanu w ministerstwie w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności sił zbrojnych, przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk, kierowania obroną państwa dla prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez prezesa Rady Ministrów, ochrona obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Jak widzimy, nie jest to jakaś podrzędna funkcja, ale nominacja, która niesie za sobą przepotężną odpowiedzialność za kraj i każdego z nas. Kto mianuje szefa Sztabu Generalnego?
Mówi o tym punkt 3 artykułu 134 Konstytucji. Prezydent Rzeczpospolitej mianuje szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów sił zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwoływania przed jej upływem określa ustawa. Zadajmy więc kilka pytań, które pomogą nam zrozumieć tę nieszczęsną w moim odczuciu wypowiedź. Po pierwsze, co kryje za sobą sformułowanie „wszystko wskazuje na to”? Wszystko, czyli co? Bo słowa mają moc i kiedy ktoś kategorycznie stwierdza, że wszystko na coś wskazuje, nie oznacza to, że jest jakaś część, wycinek, kilka zdarzeń, które nakazują brać taką okoliczność za wielce prawdopodobną. Wszystko to oznacza wszystko. Czyli jest jakaś suma wydarzeń na świecie, które stanowią jeden zbiór i każde z nich, z tych wydarzeń, pozwala stwierdzić coś ponad wszelką wątpliwość. W tym przypadku stwierdzono, że definitywnie będzie wojna. Nawet jeżeli, to wiedząc, że potencjał naszej armii nie pozwala na jej skuteczne prowadzenie, trzeba bić na alarm, a nie zagrzewać do walki. Podstawową funkcją wojskowości w czasie pokoju jest budowanie potencjału militarnego i szkolenie podległych jednostek nie po to, aby wojnę prowadzić, lecz po to, żeby do wojny nie dopuścić. I nie jest to przecież nic odkrywczego. Nie jest to nic, co byłoby komukolwiek obce. Nie jest to mój wymysł, ale prawda stara jak świat. Zasady sztuki wojennej nie polegają jedynie na prowadzeniu wojny, ale przede wszystkim na takim działaniu, aby nie trzeba było brać w niej udziału. Wojna nie jest osobną grą na szachownicy świata. Wojskowi nie będący jednocześnie politykami czy też politycznymi strategami powinni więc uważać, aby nie dominować swoją dziedziną naszej codzienności, która składa się z tysięcy czynników. Oczywiście można w oderwaniu od świata i rządzących nim mechanizmów żyć w jakimś ułudnym przeświadczeniu rodem z marksistowskich podręczników, że istnieje możliwość zaprzestania światowych konfliktów, gdy zapanuje jedna wielka rodzina, w marksizmie nazywało się to, prawda, inaczej. No i tak się składa, że w marcu był obchodzony międzynarodowy, jak co rok się okazuje, Dzień Świadomości Rozbrojenia i Nierozprzestrzeniania Broni. No ja myślę, że taki dzień mogli tylko zorganizować wiadomo kto, a ci, którzy go obchodzą, po prostu są niespełna rozumu. Więc podczas modlitwy Anioł Pański papież Franciszek w marcu tegoż właśnie roku powiedział: ile środków marnuje się na wydatki militarne? Rosną one także z powodu obecnej sytuacji. Pragnę, aby wspólnota międzynarodowa zrozumiała, że rozbrojenie jest przede wszystkim obowiązkiem, obowiązkiem moralnym. Wymaga to odwagi ze strony wszystkich członków rodziny ludzkiej, aby przejść od równowagi strachu do równowagi zaufania. No jest to czysty infantylizm, no kompletne niezrozumienie materii, polityki i zasad funkcjonowania świata. Tworzenie jakichś projekcji nierealnych i przez to, uwaga, bardzo niebezpiecznych. I nie krytykuję tej wypowiedzi dlatego, że chcę się znowu czepiać papieża. Krytykowałbym ją równie głośno, gdyby zdanie to wypowiedział ktokolwiek inny. Moja żona, ojciec, ktokolwiek inny po prostu. Taki pogląd jest po prostu naiwny, bo nierealny, a co za tym idzie, bardzo niebezpieczny. Nawet jeżeli świat cywilizowany, powiedzmy, w naszym rozumieniu rzecz jasna, podjąłby od jutra albo od za godzinę wyzwanie i rozpoczął rozbrajanie swoich armii, rozpuścił żołnierzy do domów, to jak papież zamierza wpłynąć na pozostałych członków tej ludzkiej rodziny, cywilizowanych rzecz jasna na swój, odrębny od nas sposób? Jak zamierza wpłynąć, aby zrobili taki sam ruch, na przykład Arabowie, północni Koreańczycy, Amerykanie? No, ta cywilizacja jest bliższa nam, natomiast Amerykanie, Rosjanie, Turcy, Chińczycy, jak zamierza realnie wpłynąć na podjęcie przez nich takiej decyzji? Jest taka rzecz, której po prostu nie znoszę. W zasadzie jest kilka takich rzeczy, ale jedną z najsilniej na mnie oddziaływujących, tak bym rzekł, to marnowanie czasu przez infantylizm i idące za nim obrażanie inteligencji. Nie da się ustawą, prośbą, czy nawet najpiękniejszą doktryną zlikwidować biedy, głodu, zmian klimatycznych, ruchu planet i słonecznego promieniowania. Nie da się zlikwidować wojen. Gdy na ziemi żył sam Chrystus, świat wyglądał przecież identycznie. Były wojny, zło, bieda, bogactwo, szczęście i nieszczęście, zwycięstwa, porażki, zabójstwa i morderstwa. Połowa Pisma Świętego jest o zabójstwach i morderstwach. Rzecz jasna, mówię tu o Starym Testamencie.
Były też armie, co dla niektórych może być zaskoczeniem. Taką armię miał również naród wybrany, który, jak wiemy, krwi wrogów nie szczędził. Judea pod rządami Heroda Wielkiego, czyli króla mianowanego przez Cezara, była miejscem targanym powstaniami i najazdami ludów perskich. Nasz pan, chociaż żył w tamtym czasie i na tej samej ziemi, nic nie mówił o rozbrajaniu. Nie krytykował kolejnych powstań. Później, gdy chrześcijanie wzrastali, też trwały przecież wojny. Chociażby wojna żydowska, rozpoczęta w 66 i trwająca do 73 roku po Chrystusie, zakończona zniszczeniem świątyni jerozolimskiej. Powstanie Bar Kochby, rozpoczęte w 132 roku, gdzie podczas walk członkowie narodu, którego nazwę rzecz jasna nie wolno nam wymawiać, wyzwolili wprawdzie cały obszar prowincji wraz z Jerozolimą i ruinami świątyni, w której to świątyni wznowiono składanie ofiar, gdy w sumie powstańcy zdobyli około 50 twierdz oraz 1000 miast i wsi, następnie prześladowali i zabijali chrześcijan za odmowę wyparcia się wiary w Jezusa Chrystusa i uznania Szymona ben Kojzby za Mesjasza. Nikt wówczas nie krytykował rozbrajania się, aby zadbać o własne bezpieczeństwo. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. Zbroić się dla bezpieczeństwa. Nie robili tego ówcześni chrześcijanie, nie robił tego ówczesny papież Telesfor, który kierował kościołem przez 11 czy tam 13 lat. A na marginesie to właśnie temu papieżowi z Grecji przypisywano dekret polecający odprawianie przez każdego kapłana 3 mszy świętych w uroczystość Bożego Narodzenia. Miał też wprowadzić w kościele 40-dniowy post przed Wielkanocą, no i zwyczaj odprawiania w noc Bożego Narodzenia pasterki oraz śpiewanie hymnu Gloria. Ale to ciekawostka. Wróćmy jednak do tematu. Uważam, że nie da się powstrzymać wojen esejami i przemówieniami. Da się je natomiast tymi narzędziami wywoływać. Dlaczego tak sądzę? Bo uważam, że istnieją takie mechanizmy, które chociaż stworzone przez człowieka, znajdują się poza jego fizyczną kontrolą. Inna sprawa, że papież mówiący o konieczności rozbrajania sam Armii Watykańskiej jakoś nie rozbraja. No i słusznie. Gwardia Szwajcarska, będąca najmniejszą armią na świecie, sprawia, że Watykan, jak kiedyś zauważył Jan Paweł II, jest najbardziej zmilitaryzowanym państwem, ponieważ niemal 20% jego mieszkańców to wojskowi. Gwardziści od 1506 roku strzegą papieży i Watykanu. To Armia Watykańska przyczyniła się do przetrwania kilku pontyfikatów, w tym pontyfikatu Klemensa VI podczas słynnego złupienia Rzymu. To wówczas zginął Kaspar Roist, szwajcarski urzędnik papieski i dowódca Gwardii Szwajcarskiej Papiestwa. Zginął dowodząc ostatnią bitwą w tej wojnie, w tym łupieniu. A Gwardia Szwajcarska, moi drodzy, nie ogranicza się jedynie do funkcji reprezentacyjnych, bo jest to po prostu normalna armia. Niech nie zwiodą was te kolorowe stroje, halabardy, wszystko historyczne. Wyszkoleni gwardziści towarzyszą papieżowi podczas spotkań i podróży zagranicznych, pełniąc rolę jego osobistej ochrony. Bardzo często działają bez mundurów, jak agenci MI6 na przykład. Guardia Suicera Pontificia to nie halabardy znane ze zdjęć, ale różne typy współczesnej, nowoczesnej broni, w tym pistolety SIG P220, Glock 19, karabiny SIG SG 550 oraz słynne pistolety maszynowe Hecarim Koch, czyli MP5. Tyle w kwestii chęci likwidacji wojen za pomocą przemówień i opinii. Wojnę można zatrzymać realnie poprzez zwiększenie, a nie zmniejszenie potencjału. Wojna jest tylko figurą, która stoi obok dyplomacji, gospodarki, polityki wewnętrznej i tej zewnętrznej, prawa, moralności i tak dalej. A wracając do generała Kukuły. Nie ma w tym nic zdrożnego. Wręcz przeciwnie. Gdyby z ust generalskich padły wówczas słowa, że to nie wojna jest predestynacją żołnierzy, ale do niej niedopuszczenie poprzez zwiększenie potencjału obronnego. Generał, wiedząc, czym jest wojna, jak wygląda ona z bliska, jakie niesie skutki za sobą, w moim odczuciu powinien w czasie pokoju nawoływać do tego, że zbliżający się konflikt trzeba zatrzymać. Gdy wojna wybucha, na co wojsko przecież nie ma żadnego wpływu, wówczas pojawia się dopiero potrzeba, aby dowódca zagrzewał do walki. A nie teraz. Bo nie ma żadnej wojny, jest pokój i musimy go utrzymać za pomocą innych mechanizmów. Tak jak ojciec, który wie lepiej, bo jest bardziej doświadczony, bo jest ojcem, bo jest starszy, bo całe życie go tego uczy.
gdy mówi dziecku: nie wkładaj gwoździa do kontaktu, bo razi cię prąd. A gdy dziecko już to zrobi, to dopiero wtedy dodaje otuchy, udziela pomocy. Już Sun Tzu na 500 lat przed Chrystusem w swoim słynnym dziele Sztuka Wojny podkreślał znaczenie strategii i mądrości wynikającej z działania, które ma doprowadzić do uniknięcia konfliktów zbrojnych. W zasadzie o tym jest cała ta jego myśl. Jeden z kluczowych fragmentów dotyczących niedopuszczenia do wojny brzmi: najwyższą sztuką wojny jest pokonanie wroga bez walki. To nie Miśko, ale słynny Sun Tzu sugeruje, że najlepszym sposobem na zwycięstwo jest osiągnięcie celów bez konieczności prowadzenia działań wojennych poprzez strategię, dyplomację i przede wszystkim zrozumienie przeciwnika. Zresztą te same zasady są przyjęte jako norma nie tylko w świecie wschodu, ale i w naszej cywilizacji. Zaczynając od Flawiusza Wegecjusza. Niektórzy mówią, że generała, ale to nieprawda. Był on po prostu rzymskim pisarzem i historykiem żyjącym w drugiej połowie IV wieku. I tenże właśnie autor napisał takie dzieło, Zarys sztuki wojennej. Użył on tam następującego zwrotu. Igitur qui desiderat pacem, preparet bellum. Czyli dlatego ten, kto pragnie pokoju, niech szykuje się do wojny. Idźmy w tej wędrówce dalej, do przodu, przez klasyczną łacińską maksymę znaną w większości ludzi, czyli civis pacem, para bellum. Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Doktryna zbrojenia, aby uniknąć wojny, pojawia się w dziejach setki, jak nie tysiące razy. Na przykład w roku 1790, podczas swojego pierwszego dorocznego przemówienia do połączonej sesji kongresu, George Washington, czy też Waszyngton, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział: bycie przygotowanym do wojny jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zachowania pokoju. Ojciec narodu amerykańskiego, który umiłował pokój, w sensie naród, rzecz jasna. Ale idźmy dalej. Cierpienie, czyli także wojny, są naturalną konsekwencją istnienia ludzkości. To o wojnie i nauczaniu Jana od Krzyża mówił z kolei Jan Paweł II. Cierpienie fizyczne, moralne czy duchowe, jak choroba, plaga, głód, wojna, niesprawiedliwość, samotność, brak sensu życia, kruchość ludzkiego istnienia, bolesne doświadczenia grzechu, pokorna nieobecność Boga, są dla wierzącego doświadczeniem oczyszczającym, które można nazwać nocą wiary. Doświadczenie oczyszczające, noc wiary. Niccolò Machiavelli, wiem, nie zawsze dobry przykład na wzór, ale wielki strateg i dyplomata, mówił tak: dla uniknięcia wojny nie należy nigdy dopuszczać do spotęgowania nieporządku, ponieważ nie uniknie się jej, lecz tylko na twoją niekorzyść to odwlecze. Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny. To z kolei zdanie Alberta Einsteina. Churchill natomiast w przemówieniu z 9 listopada 1914 roku w londyńskim ratuszu nazwał sprawę po imieniu, mówiąc: business as usual. Wskazując, że interesy mają się odbywać tak, jakby wojna nie istniała, chociaż istnieje. I teraz co jest zadaniem, w moim odczuciu, liderów i przywódców, szczególnie tych, którzy zajmują się wojskiem? Jest nim rozumienie tych mechanizmów i pokorne podchodzenie do spraw, na których się znają i tych, o których pojęcia mieć nie muszą. Myślę jednak, że po przytoczeniu tych wszystkich myśli możemy wyciągnąć właściwy wniosek. Wnioskiem tym jest nie oczekiwanie na wojnę, a już broń Boże do niej podżeganie, czy też na siłę wchodzenie, ale za wszelką cenę do niej niedopuszczenie. Oddalenie w czasie, który to czas powinniśmy w pełni wykorzystać na zbrojenie. Poważne państwo to taka polityczna struktura, której nie opłaca się napadać. Lepiej z nią robić interesy i się układać. Gdy wybucha wojna, wszyscy mają gęby pełne frazesów i humanitaryzmów. A polityka jest brutalna. Jak bardzo brutalna, pokazuje lekcja z II wojny światowej, w której zostaliśmy opuszczeni, zdradzeni i pohańbieni przez sojuszników. Kraje, które odżegnywały się tak bardzo od Rzeszy dowodzonej przez austriackiego kaprala, albo dawały ciche przyzwolenie na jego działanie, albo oficjalnie wchodziły z Niemcami w sojusz, albo zawierały sojusze czasowe, albo nie drażniły, albo zmieniały wektory swej polityki pod presją zdarzeń, albo pozwalały na tworzenie ze swoich obywateli międzynarodowych dywizji SS. W wielu krajach tak się działo, ale nie w Polsce. Było tak we Francji, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, na Łotwie, w Estonii, na Litwie, na Ukrainie, w Chorwacji, na Węgrzech i w Rumunii.
Tak, we wszystkich tych krajach powstawały dywizje SS, wielonarodowe, w sensie między narodami one się tak nazywały, wielonarodowe dywizje, złożone z przedstawicieli różnych krajów. Oczywiście różne były motywacje, ale cel zawsze ten sam. Realizacja swoich interesów narodowych i dbałość o swoich obywateli i o swój naród. Wojna jest więc rzeczą straszną, ale nie jedyną, która niesie klęskę człowiekowi. Widząc, jaka jest straszna i wiedząc o tym, nikt nie powinien do niej zachęcać i zagrzewać, ale ją odradzać, nie zapominając oczywiście o jednoczesnym się zbrojeniu. Natomiast budowanie polityki totalnej, po której działaniach nie ma już miejsca na żadne negocjacje z żadnym krajem, który może nas napaść, i na zmianę wektora działań, jest kopiowaniem wszystkich złych elementów z czasów Rydza Śmigłego i wiemy, czym się to zakończyło. Kto nie wie, niech się dowie, a kto wie i nie robi to na nim wrażenia, bym powiedział, jest po prostu głupcem. Więc szef sztabu generalnego podczas przemówienia mówił dalej. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku i w obronie naszego państwa. Nie dowiedzieliśmy się, co to oznacza wszystko. I nie można mówić o wszystkim, gdy nie zostały wyczerpane narzędzia dyplomacji. Co natomiast oznacza, że jesteśmy tym pokoleniem? Jeżeli runie na nas konflikt, to o jego skali nie będą decydowali wojskowi zresztą, ale politycy. Więc jeżeli ten konflikt się rozpocznie, jeżeli do niego dojdzie, do jakiegokolwiek konfliktu z kimkolwiek, to będzie on dziełem polityków, ich słabości, braku rozwagi, umiejętności i wszystkich innych negatywnych cech. Nawet rzeczy nieuniknione da się ograniczyć do minimum strat. Więc które to pokolenie miał na myśli pan generał? Jego pokolenie? Czy całą generację, która składa się z trzech, a może i czterech pokoleń? Średnio liczy się pokolenie 25-30 lat. Ale rozszyfrujmy to zdanie dalej. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku. Byłem wielokrotnie w sytuacji zagrażającej życiu. Dwa razy prawie je straciłem, po czym zostały mi zresztą blizny. Były natomiast równie niebezpieczne zdarzenia, których konsekwencji uniknąłem, ponieważ starałem się robić wszystko, aby do nich nie doszło. Wiedząc, że koszt może być po prostu zbyt wysoki. Wiedząc, że po drugiej stronie jest ktoś o większym potencjale. Zdając sobie sprawę po prostu, po ludzku, z tego, czym jako człowiek sam dysponuje. To jest analogiczna sytuacja jak z państwami. Państwa poważne nie mogą myśleć o wojnie, widząc, z jakim wrogiem przychodzi się mierzyć albo jakim potencjałem dysponują. Gdy nie możesz walczyć, bo na walkę nie masz sił, środków i perspektyw, wyciągasz działa dyplomacji. A te działa grzmią najsilniej i robią to nieustannie, zawsze. Czy wojna trwa, czy też nie? Z czym więc mamy stanąć w ręku i kto ma to zrobić? Takie może pytanie zadam. Brutalne pytanie. Oto w maju tego roku Business Insider przedstawił relację z tegorocznego szczytu NATO, powołując się na informacje, które zdobył Financial Times, dziennik brytyjski. Europa ma zaledwie ułamek zdolności obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, niezbędnej do ochrony wschodniej flanki NATO. Państwa NATO są w stanie zapewnić mniej niż 5% zdolności niezbędnych do obrony państw Europy Środkowej i Wschodniej w razie pełnoskalowego ataku, informuje Financial Times, powołując się na rozmowy z osobami znającymi treść planów obronnych NATO stworzonych w ubiegłym roku. No, nie trzeba być generałem wojska, aby wiedzieć, że 5% to jest mniej niż 10, prawda? 10 stanowi z kolei 1/10 ze 100. 5% to jest wartość wspaniała, dobra, ona świetnie wygląda przy, nie wiem, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, gdy bierze się kredyt na samochód czy mieszkanie, ale w dziedzinie potencjału obronnego jest chyba liczbą niewielką. W tym samym artykule czytamy: Financial Times przypomina, że według niektórych polityków i wojskowych z Europy Rosja może zbudować zdolności do ataku na państwa NATO przed końcem obecnej dekady. W ubiegłorocznym przeglądzie sytuacji obronnej rząd Wielkiej Brytanii wskazał, że wyzwanie ochrony przed atakami z powietrza jest najpoważniejsze od 30 lat. To jedna z największych dziur, jakie mamy. Nie możemy temu zaprzeczyć, przyznał w rozmowie z tą gazetą dyplomata pracujący dla NATO. I to jest to. To jest to, moi drodzy. Wielu z nich zakłada, że Rosja chce podboju i dlatego trzeba ją uprzedzić wcześniejszym atakiem. Nie chcą się zgodzić na odbudowę potencjału militarnego Rosji, więc chcą uderzyć. Tak to widzę. Niestety to uderzenie oznacza wojnę. I może zakończyć się jak w rosyjskiej ruletce. Niemcy rozumieją tę grę.
Dlatego nieustannie mówią o konieczności podpisania pokoju. Mówiłem o tym wielokrotnie, zachęcam do obejrzenia wcześniejszych programów. Z kolei według najnowszych analiz, na to, aby skutecznie przeciwstawić się pełnowymiarowej inwazji Rosji na Europę, potrzebuje 131 brygad, nie uwzględniając przy tym jednostek artylerii, sił powietrznych, marynarki oraz wojsk specjalizujących się w walce elektronicznej, inżynierii i obsłudze dronów. I NATO jako całość jest wciąż daleko od osiągnięcia tych wymagań. I myślicie, że Putin o tym nie wie? Generał Kukuła, przemawiając dalej do studentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, mówił: wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. A czy ktoś policzył, jaki jest stan relacji pomiędzy państwem a jego obywatelami? Czy morale nas wszystkich jest odpowiednio budowane? Czy ten wyniszczony i zaszczuty w końcu przez partyjniactwo naród ma jeszcze jakiekolwiek zdolności do wzięcia współodpowiedzialności za państwo, które powinno być jego emanacją, a nie odwrotnie? W końcu jaki jest poziom relacji pomiędzy państwem a narodem, pomiędzy narodem a społeczeństwem? I czy aby na pewno wszyscy rozumieją zależności panujące pomiędzy obywatelami, którzy chociaż mówią w jednym języku i mają wspólnych przodków, do narodu zaliczać się nie mogą, nie muszą, a czasami nawet nie chcą? Naród jest bowiem wspólnotą celów, a język jest tylko łącznikiem, który pozwala na te cele zwracać uwagę, nazywać je i komunikować. Mówienie po polsku to nie to, co dźwięczy, jak znamy to od dziecka, ten język, w którym ojciec czytał książki, a matka uczyła modlitw. Mówienie po polsku w polityce to mówienie w polskim interesie. I takie jeszcze jedno pytanie. Czy przed wyruszeniem już na tę wojnę jej piewcy wzięli pod uwagę, że atrofia więzi społecznych pomiędzy Polakami a ich własnym, często niesprawiedliwym dla nich i często opresyjnym państwem może być obecnie na poziomie zaangażowania Ukraińców w obronę ich kraju? To są poważne pytania. Znajdźcie je w telewizjach konwencjonalnych i radiach. I przy okazji chciałbym zapytać, ileż to poborowych zgromadził ten słynny Legion, który miał powstać nad Wisłą, no dla tamtego kraju, co walczy z Rosją. Słyszałem, że nie zgłosił się nikt. No już pomijając ten lapsus, który wypowiedział generał o obronie państwa, a nie na przykład ojczyzny czy narodu. Dlaczego to jest bardzo istotne? Kiedyś razem z moim przyjacielem Piotrem Szalatym mieliśmy takie hobby. O, mieliśmy dużo ciekawych hobby, ale to było fajne, akurat takie bezpieczniejsze niż te wcześniejsze. A polegało ono na tym, aby odwiedzać żyjących jeszcze bardzo często ostatnich kombatantów związanych z danymi oddziałami lub jednostkami, nagrywać ich wspomnienia, no a potem zabierać na strzelnicę, aby mogli sobie przypomnieć, jak bywało drzewiej. No i któregoś razu zajechaliśmy do Gliwic, gdzie w swoim mieszkaniu wraz z małżonką przyjął nas pan major Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłas, jeden z ostatnich żyjących w tamtym czasie cichociemnych. Miało to miejsce kilkanaście lat temu, miałem wówczas inne wyobrażenie patriotyzmu, choć nie do końca różniące się od tego, który teraz prezentuję, ale było ono inne. Więc zadałem, wydawało się naiwne pytanie, jak to było, panie majorze? Co panem kierowało, aby najpierw wylecieć z Polski, okupowanej zresztą, do Anglii, tam przebyć odpowiednie szkolenie i wrócić już do ojczyzny jako komandos, by walczyć o jej niepodległość? Spodziewałem się odpowiedzi zgoła odmiennej niż usłyszałem. Myślałem, że będzie dużo o ojczyźnie, o patriotyzmie i innych ważnych, znanych z książek sprawach. Tymczasem pan major, pośmiertnie odznaczony i podniesiony rangą do stopnia pułkownika, odpowiedział: wie pan, ja bardzo chciałem zaimponować dziewczynie. I w tamtym momencie wydawało mi się, że mój patriotyzm rozleciał się na milion drobnych kawałków. No jak to? Bohater wojenny, kombatant, który przez pewien czas w okręgu nowogródzkim walczył pod dowództwem słynnego majora Ponurego Jana Piwnika, który brał udział w operacji Ostra Brama, dał taką odpowiedź? Zaimponować dziewczynie? No tak, bo otóż udział w wojnie ma zazwyczaj inne motywacje niż państwo, kraj, ojczyzna. To rodzi się wszystko dopiero później. Najpierw człowiek chce obronić swoich najbliższych. Najpierw walczymy nie za państwo, jak mówi generał, ale za żonę, synów, córki. I nie zamierzam ani ja, kontynuował generał, mówiąc do studentów, ani myślę żaden z was, przegrać tej wojny, wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale coś się musi wydarzyć.
No, śmiem twierdzić, że nie wszyscy wrócą. I generał chyba to wie. Może warto dodać, niewielu wróci. A jak już raz kiedyś wracali, co dobrze pamiętamy, to latami musieli spać po lasach. I w katowniach ubeckich. Bo trwałość państwa nie polega tylko na myśleniu o wojnie, tylko o tym, co będzie po wojnie. I może to jest taki plan, że znowu kwiat narodu, jak dawniej, zostanie wybity w Katyniach, w innych miejscach, również tych odosobnienia. Tamci z kolei wykształcą swoje dzieci na zagranicznych uniwersytetach w Genewie, skończą prawo. Nasze dzieci będą chowały się po lasach, a oni będą budowali za lat 10 czy 20 nową, czwartą czy tam piątą Rzeczpospolitę. Churchill miał powiedzieć, że generałowie starają się, aby bitwy przegrane na polach walki zostały wygrane przynajmniej w ich pamiętnikach. I nawet jeżeli te słowa przypisywane Churchillowi nie były jego autorstwa, bo często tak się zdarza, że coś powiedział Churchill, a to nie on, to jednak trudno odmówić im prawdziwość. Każdy, kto choć trochę liznął historii, wie, że im dalej od wojny, tym więcej mnoży się bohaterów. Przypominam raz jeszcze, że żyjemy póki co w państwie, które nie prowadzi konfliktu zbrojnego i żadnej wojny z żadnym innym krajem nie ma. Pomiędzy nami a żadnym innym krajem. Więc takie słowa padające z ust szefa sztabu generalnego nie powinny w ogóle pojawić się w przestrzeni publicznej i w takiej sytuacji. One są dobre dla dowódcy w okopach, który wie, że za chwilę musi wypuścić swoje wojsko, aby starło się na bagnety z realnym przeciwnikiem. A Polska nie prowadzi z nikim wojny i prowadzić takiej wojny nie powinna. Jedyną wojną, w której musimy nieustannie trwać, to wojna dyplomatyczna. Nie mówiąc już Ecclesia Militans, czyli wojna o nasze zbawienie, Kościół walczący. Ale jeżeli już przez cały ten program powołujemy się na różnego rodzaju autorytety, to warto oddać głos największemu z nich. Otóż Pan nasz Jezus Chrystus w mowie misyjnej do apostołów powiedział bardzo roztropnie i mądrze: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. No lub w przekładzie Jakuba Wójka: oto ja was posyłam jako owce między wilki, bądźcież tedy mądrymi jako wężowie, a prostymi jako gołębice. Zdanie to znajdziecie w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza w wersecie 16. Musimy być roztropni jak węże, mądrzy jak węże, przy jednoczesnej czystości serca. Za chwilę na odchodne, a teraz jak zwykle zachęcam do lajkowania, komentowania, przesyłania tego programu dalej za pomocą linka w SMS-ach, komunikatorach, mailach i wszystkim, co tam macie, telegramach. To wszystko oczywiście wpływa na wzrost wyświetleń i omijanie nieprzychylnego nam algorytmu o wiadomej prowiniencji. Tak jest, a wszystko, co tutaj się dzieje, jest możliwe tylko dzięki Wam. Programy na kanale Marek Miśko-Czuwaj powstają dzięki Waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa ma ochotę dołączyć do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale również wierzy w to, że to, co tutaj robimy, wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam klasycznie do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki lub wpłacić darowiznę bezpośrednio na konto Czuwaja. Za wszystkie metody wsparcia serdecznie dziękuję. A na odchodne w niedzielę. Dlaczego to duszne państwo, co w powszedni dzień tak nienawidzę, w wielkiej chwili kolejnej próby zmienia się w moją ojczyznę? Pytał lirycznie Smoła Smoliński w jednej z piosenek. Tak to już jest, że ci, którzy szykują nam swymi działaniami bardzo nieprzyjemne czasy, którzy utrudniają życie codzienne, podejmują decyzje nierozsądne, złe i często bardzo szkodliwe, w pewnym momencie przychodzą i nakazują kolejnej zapłaty, najwyższej ceny. Wówczas zobaczymy ich w kościołach, na mszach świętych, wtedy będziemy słuchać wielkich patriotycznych przemów i gorących apeli. Tak samo gorących jak wtedy, gdy na Marszu Niepodległości robi się gorąco. Gdy za to, że chcesz maszerować, pałują cię za nic, a pod nogi rzucają gaz. Nasza jest krew, a ich jest nafta, pisał Tuwim. Więc choćbyśmy się wzdrygali, gdy przyjdzie czas próby, będziemy musieli w niej uczestniczyć, chociaż rozumiemy zbyt wiele, czego oni nie potrafią zrozumieć, zdzierżyć. Dlatego teraz jest ten czas, aby głośno mówić,
że żadnej wojny nie chcemy. Chcemy rozsądku i przebiegłości władzy. Chcemy, aby zawiesili swoje jałowe spory pomiędzy partiami i zajęli się naszym bezpieczeństwem. A jeżeli jest tak, że generał Kuku, wypowiadając te słowa, chciał dotrzeć z przekazem do polityków, bo na przykład uznał, że taka metoda będzie dobra, to mógłbym ze swojej dziedziny coś zasugerować, że to nie jest czas. Od naczelnego dowódcy oczekiwałbym raczej uderzenia pięścią w stół, jeżeli wie coś, czego ani my, ani politycy nie wiedzą. Jeżeli idzie wojna i szef sztabu generalnego to wie, no to z całą pewnością powinien nastawać w porę i nie w porę, nie bacząc na swoją karierę i jak prawdziwy dowódca o wielkiej odpowiedzialności naciskać w imieniu armii. No w przeciwnym razie na śmietniku historii, gdy będzie już po wszystkim, dorówna Rydzowi Śmigłemu i jemu podobnym. Trzeba mówić, jeżeli coś się wie. Sam staram się żyć tak, aby kiedyś na moim grobie nikt nie napisał: tu leży Marek Miśko, człowiek, któremu się wydawało. Jeżeli taka sytuacja ma kiedykolwiek nastąpić, to wolałbym już nie mieć grobu. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.